Witam Was w nowym odcinku z Bridge and Clear. Dzisiaj będziemy robić misję Terrorist Hunt w Niemczech. Tak, w Niemczech. Tak, w Niemczech. Chiny skończyliśmy w ostatnim odcinku, co troszeczkę nam zajęło. Niemcy na trudnym. No, spróbujemy. Jeżeli nie uda się na trudnym, ewentualnie zmniejszymy do normalnego. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał tyle samo, co poprzedni. Ponieważ nie mam tyle czasu. Mianowicie nagrywam to późnym wieczorem, a mam do ogarnięcia jeszcze jedną rzecz do szkoły, ale to... Nie będzie z tym raczej, mam nadzieję, dużego problemu. W ten sposób... Padilla, wchodzisz... Tu... Potem ogarniasz tą stronę, Orasco. Przechodzisz na tą stronę. Oczywiście, kto berwał najmocniej Padilla? Aha, tego kolesia muszę tam się pozbyć. Snajper nigdy nie jest spoko. Callahan. Aha, Callahan, jesteś medykiem, czy ty nic nie zrobisz? Nie. Ty jeszcze zostaniesz w miejscu, ty też, ty tak samo. Ty tak samo. O! Oj, zapomniałem przecież, że... No, mam mały problem. Stabilize. Co się stało? Halo? Okej. Gra się zawiesiła. Dobra, to było dziwne. Wracamy z powrotem do misji w Niemczech. To było naprawdę dziwne. Ciężko się poszli... Ach, poszli gdzieś indziej. A, czy ja mogę nie wykorzystać kogoś na misji? No ale dlaczego miałbym kogoś nie wykorzystywać na misji? Takie trochę bez sensu. Do kogo on celuje? Czemu on zawsze celuje do Padilli? A, bo nie, no nie tylko Padilla się wychyla, co jest? No, już jest trochę bez sensu. Padilla przemyśli szybciutko tutaj. Orasco. Tutaj. I ty, kolego, biegniesz sobie tutaj. Nie, tu. Tutaj. Dobra, Padilla nadal oberwał, ale teraz tylko Orasco musi stamtąd zwiewać w podskokach. Callahan celuje sobie dalej w ten sposób, Padilla. Medpack, Orasco. Orasco musisz biegiem przebiec sobie tutaj. A Harding... Nie. To, dobra. I on dosięgnie Callahana z takiej odległości, no bez jaj. Najpierw Padilla musi... Dobra, o nie. Nie. Padilla sobie przejdzie tutaj. Wy państwo przejdziecie sobie... Szybko, albo i nie. Tutaj.
ty w podskokach tu. Dobra, Callahan, bo Callahan się musisz przemieścić. Okej. Okay. Callahan. Callahan, możesz sobie bez problemu wyjść. Padilla, warto by było, żeby się przemieścił, powiedzmy, tutaj. Teraz Orasco wejdzie przed ciebie, a Harding stanie sobie tu. Tak, tak będzie git. Dobra, okej, okay. Wszyscy żyją. Jak wygląda sytuacja w środku? Bo muszę przejść tędy, bo inaczej snajper mnie załatwi. Dobra. Callahan, tu. Padilla zostajesz. Orasco tu. Harding tu. A Padilla przemieści się tu. Dobra, ważne, żeby Callahan nie padł. Stabilize. Roger. Yes, sir. Okej, okay, wszyscy żyją. Wszyscy żyją. Żyjątek, haha. Tu nie ma... Nie, nie ma, dobrze. Myślałem, że są tu jakieś drzwi. A na szczęście nie ma. Drzwi, wróć. Drzwi są, nie ma okien. Ule Boga, bo na niektórych mapach są okna. No co powiem, było niezbyt miłym zaskoczeniem. Aha, i poprzez tłumiki nie zauważyli nas tutaj, poza tym kolesiem i tym... No i tym. Ten jeden nie ma pojęcia, że my tu jesteśmy. No... Spoko. Padilla. Padilla będzie nas osłaniał z drzwi... Drzwiawy. No tutaj... A Harding się podleczysz. Aha, ale Padilla też jest blisko padnięcia w niefajny sposób. Callahan, tak jak stałeś, ty się nadal podleczysz, nie możesz. Orasco i Harding tu. Okej. Okay. Cyk. Może sobie stąd tak. Orasco tutaj i Harding tutaj. Dobra, i w trzech, którzy się ziemka zmierzyli, zostało u was trzech tutaj. Czy mogę sprawić, żebyście nie strzelali przez chwilę? Nie powiem, że byłoby... Nie, no muszę normal speed. Nie da się sprawić, żebyście nie strzelali. Niestety. Nie, ale ja się nie chcę wystawiać na ogień snajpera. To nie zmienia tego jednego faktu. No dobra, został tylko snajper. Tak więc teraz już to są prościutkie rzeczy do zrobienia. Tutaj. 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 Callahan. Callahan. Callahan, ziom, nie zawiedź mnie. Okej, okay. Kolega padł. Muszę jednego ze swoich ludzi wyposażyć w karabin snajperski, jednego w LKM-a. Oj, a za to będzie mało pieniążków. Nie, 1000. Aha, bo poziom trudności jest zwiększony mimo wszystko.
reakcja. No, na, 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 na. To się może przydać. Silniejsze strzały. O, to też jest fajne. Oj, tylko dwóch dostał level? Ojej, ja wiem, co to jest za misja. Jaka ona, ona jest głupia strasznie. Głupia. Bardzo. Nie wiem, dlaczego daje mi to... No właśnie, a nie, dobra. Już myślałem, że daje mi to możliwość. Możliwość... No jest ta tekstura. Że daje mi to możliwość wejścia z wystrzeleniem drzwi, ale no tu tych drzwi trochę nie ma. Dlatego mnie to tak trochę zaskoczyło. Kochani, oni się tu rzucili jak głupi na rzeź z tymi jakaczami. Co oni zrobili, przepraszam bardzo. Dla mnie, jak dla mnie to jest całkowicie bez sensu, no ale dobra. As Orasco. Teraz wy musicie wysunąć się tutaj. Ty kolego, wysuń się tu. A Kalhan się nie ruszył? A, dobrze, wiem dlaczego, bo był zblokowany... Zblokowane pole, na które miał się ruszyć, okej. Okay, to sporo wyjaśnię. No tak, myślałem, że snajper za chwilę będzie ich tutaj... A nie, snajper jest na samym końcu. A i tak będzie ich za chwilę przyuważał. Dobra, Kalahan. No nie no, przez te krzaczki to ja się raczej nie przedrę. Padilla, żebyś ty też nie przesadził, nie? Z drugiej strony. Bo nie chciałbym, żebyś zdychał tak szybko. Nie chciałbym, żebyś zdychał w ogóle. A nie wiem, czy za dużo, już nie wymagam w ten sposób. Wy sobie szybciutko przeskoczycie tutaj. A Harding... No niestety Harding musi troszeczkę dłuższą drogę pokonać. Kalahan dostał dość porządnie. Ale tymi nowymi kamizelkami na szczęście ilość ich życia jest znacznie większa. Oj. Tutaj, w tą stronę. No, Padilla, to już sobie możesz spokojnie przejść dalej. Rasko. Tutaj. Harding. Harding. Oj. A to jak to się stało? Dobra, snajper nas jeszcze nie zauważył. Dalej nas nie usłyszeli. Czy jest dobrze? Snajpera nie uda mi się zajść, snajpera muszę zastrzelić od tyłu, w innym wypadku będę się z nim męczył długi czas. No, wolałbym uniknąć męczenia się chociażby właśnie ze snajperem, bo jest on, no, nieprzymierzając, trudnym przeciwnikiem. Teraz Harding dołączy sobie tutaj, po co już sobie tutaj? Tylko żeby Orasko mnie nie zobaczyli. Dobra, nie wskoczyło, czy jest git? Kalahan znowu obrywa małe ilości obrażeń. Więc Kalahan przejdziesz sobie szybko tutaj. A Padilla przejdziesz sobie tu. Tak. Orasco. Orasco, po prostu sobie tu podejdziesz. Harding. Harding, zrobisz to samo. Co tam? Dobra, snajper nie oddał strzału. Teraz muszę go w tej rundzie przygnieść łoszczałem. Aha, tędy da się przejść. Mam taką nadzieję. Ale ten kolega ma strzelbę? Nie, akacza. Dobrze. Jeżeli miałby strzelbę, to mógłby mieć problem.
Ogień zaporowy. A Harding musi sobie podejść. Tu? Tak. A nie, Harding przecież nie można podejść sobie pod ogień zaporowy. No, to żem zapomniał. Callahan, Callahan, idziesz tu. Patrząc w tył. Padilla tu. Orasco. Har. Tu. Ale zanim go zdejmę w ten sposób, to minie dłuższa chwila. Dobra, ci tutaj żyją. Chyba. Nie no, żyją, żyją z tego co widzę. Sprint tutaj. Załatwić tego kolegę. Ty podejdź sobie tutaj. Harding podejdź sobie tutaj. I to powinna być ostatnia akcja. Okej, okay, Callahan. Dobra, Callahan mocno berwał, ale wszyscy padli. Rank up. Aha, do 15. O, kolejne. A nie, to będę miał pierwszych żołnierzy na 15, bo nie wszyscy do 15 dobiją. No właśnie, dwóch dobiją do 15. Katar 21. No prędkości trochę. O, okej. Okay. Fajnie. Zwiększa czas potrzebny na zaważenie mnie. Aha, dodatkowe bonusy do obrony i celności, kiedy życie zaczyna być w stanie krytycznym. Całkiem spoko. No dobrze, dalej. Ewentualnie utnę po prostu... Jest, są tylko dwa wejścia, czy trzy? Dwa, dobra, no to zaczynamy. Oj, bo ci, którzy wchodzą tutaj, to mogę mieć lekki problem z nimi, jak gdyby. Bo nie chcę, żeby ci państwo dalej mnie przyuważyli. Bo to się może dla mnie skończyć w dość niemiły sposób. Wy. Ty celujesz tu. Ty celujesz tu. Jak to on nie padł? To jest snajper. O Chryste. Tutaj i Harding tu. Dobra, ten pada po jednym strzale, a tutaj szykujemy zasadzkę. Callahan, stój tak jak stoisz. Granat odłamkowy tutaj. Ty, Orasco. Staniesz sobie tutaj, a Harding stanie za tobą. Roger. Frag out. Ten też zaraz polegnie. Chwilę popenerzył, ale już jest po koledze. Orasco. Dalej w ten sposób. A Harding jedynie co, to może się przesunąć tutaj. Oni nie zwracają uwagi na to, że do nich strzelam tutaj? No bo ten tak sobie przeszedł, jego kolega padł. No czepiać się nie będę, mnie to odpowiada. Że tak to sobie ujmę. Tak to sobie ujmę. Na. Oj. Bo to jest rzeczywiście już problem w tym momencie. A Harding musisz sobie przebiec tutaj. Trochę szalone, ale szybciutko, jak się... Dobra, bo udało się to zrobić w miarę szybko, to już jest git. Padilla trochę berwał, dalej Harding lekko, Callahan, tutaj, Padilla, tutaj,
Rascal przebiegnie sobie tutaj. Harding przebiegnie sobie tu. I przechodzimy na drugą stronę. A bo oni tam mają za czym się schować, no to troszeczkę gorzej. Callahan. Tu Padilla. Tu Orasco. Tutaj i Harding tutaj. Tak ubili mi biednego Orasco. No trudno. Mówi się, trudno żyje się dalej. Nie można całe życie rozpamiętywać kulek, które dostało się. Nie, wróć. To akurat można rozpamiętywać całe życie. Dalej tutaj. I Harding przecież sobie tak po prostu na trochę taki jolotu. No tam nikogo w środku nie było, nie? Nie. To git. Wszyscy poza Callahanem trochę oberwali, czy jest dobrze. Bo Callahan jest akurat tym, który ma nie obrywać. Nieważne co by się stało, Callahan musi się utrzymać przy życiu. Ponieważ jest medykiem i to on jakby coś leczy. Jest jedyną osobą zdolną do tego. Wolałbym jej nie stracić. Niestety, niestety. Dobra, ci się tam przykampili, tak więc jest spoko. Teraz muszę wyciągnąć wszystkich czterech. Okej, wy wejdziecie sobie do pomieszczenia, no ty wejdziesz akurat. A to wróć, to i tak wolę ciebie postawić w ten sposób. Tak? Tak? Nie, nie tak. Tu. Padilla. Tu. Orasco. Tu. I Harding. Tu. No ten kolega już powinien się strzelić, chyba że coś jest nie tak i zaczynają tutaj strzelać. Tak mi się wydaje. Padilla jednak pójdziesz sobie tutaj, będzie to troszeczkę wygodniejsze. Orasco, ty przejdziesz sobie tu celując w tą stronę. Harding podejdzie sobie tutaj. Natomiast Orasco podejdziesz sobie tu. Callahan, masz granat błyskowy, pięknie, tutaj, Padilla, tu, Orasco się podlecz i Harding do tego okna. I to jest ostatni z nich, prawda? Prawda. Nie, jeszcze jest jeden. Aha, ale musimy się stąd wynosić. Was dwóch stąd wyniosę, bo macie bliżej do wyjścia. Z czego Padilla może sobie już bez problemu przesprintować tutaj. Teraz Orasco podejdziesz sobie. Orasco. Podejdziesz sobie tu. Okej, dobra. Fajnie wierzyć, że pięć obrażeń zanim kule mi jeszcze dosięgnęły. Ja nie wiedziałem, że takie fajne rzeczy da się zrobić, ale... No kurczę, powiem, że wow. Naprawdę nigdy wcześniej nie widziałem jeszcze człowieka, który był w stanie... Stwierdzić, że oberwał zanim tak naprawdę oberwał. No przestań mi klikać na tego kolecha, kolesia. Ja chcę kliknąć tutaj. I Harding tu. Jeny. Jakie to jest upierdliwe. Padilla i Callahan. O, dobra. Niedobra. Oni oba się przy... Nie, jeden wszedł w wejście, drugi stoi od tej strony. Callahan tu. Padilla tu. Orasco. Tutaj.
ty tutaj. Teraz Callahan zaczął obrywać, ale to nie jest problem. Padilla. Padilla nie może granatu. Callahan. Możliwe, że miałby granat, ale nie dbam o to. Padilla, zostań tak jak jesteś. Ty, ogień zaporowy. A Harding, idąc tu, tak, a potem tu. Ok, i Callahan to powinien skończyć. No weź, Callahan, dwóch ludzi pod rząd nie umiesz sprzątnąć. Jedną krótką serią. Zostajesz, bridge. I Callahan to kończy. Aha, ten kilkam. Dobra. To była druga event, czyli trzecia misja. Nie wiem, co gdzieś pisze. No chyba nie. 80 sekund, 22 zabitych. No, całkiem nieźle. 4 zranionych. No, na wyższych poziomach ciężko, żeby nie mieć zranionych żadnych żołnierzy. Przepraszam. Nie mówię, że nie jest to możliwe, ale jest to trudne. O. To jest mała mapa i z racji na to, że to jest mała mapa, zrobię jeszcze ją. I kończę odcinek. Tak, żeby akurat wyszło mniej więcej 30 minut. Co mam nadzieję mi się uda osiągnąć. Odcinki 30-minutowe są dla mnie łatwiejsze do wrzucenia, przez co mogę wrzucić ich teoretycznie więcej. Nie no, mi się to też nie podoba. Gdybym miał kogoś ze snajperką, to bym go tutaj wpuścił, to byłby niezły nieład. Dobra, Orasco i Harding obrywają takie zero obrażeń tak naprawdę, a oni biegną, jakby chcieli zostać rozstrzelani. No może brzmi to niezbyt mile, ale no come on, tak biegną. Dobra, wszystkich mi to nie objęło, Padilla od tej strony, a wy stoicie jak stać. Trochę to AI jest trochę popsute, bo nie rozumiem, dlaczego oni się zbliżają do mnie. No, nie wszystko muszę najwyraźniej rozumieć. Niektóre rzeczy po prostu muszą być, bo tak. No, ale co tam. Tak jak mówię, nie mi na to narzekać. Ale ty zrobisz coś podobnego i zasady to już jest koniec. To jeszcze nie jest koniec, bo tu jest troszeczkę więcej żołnierzy niż przypuszczałem. Callahan tu. Padilla, weź się cofnij. Orasco, podejdziesz sobie tutaj. A Harding, podejdziesz sobie tu. Teraz tak. Callahan. Podejdź sobie tutaj. Padilla. Sprint. Tutaj. Orasco, podejdziesz sobie tutaj. A ty podejdziesz sobie tu. I będziesz robił za badasa, który wszystkich rozpindala. Dobra. Tutaj nie żyje. Callahan go zabił. I teraz Padilla. Ech, gnoju. Znaczy, żołnierzu, czemu nie strzeliłeś? Kolejny świetny kilkem. No. O dziwo, teraz idzie troszeczkę lepiej niż w Chinach. 4 gwiazdki. No zranionych 4, ale ledwo co obrywałem. 1400. No, next mission. W sumie postaram się, że coś tą misję... Nie, dobra, bo ta misja zajmie mi 15 minut lekko. Nie chcę przedać odcinka, tak więc... Mogę powiedzieć, że to jest na razie tyle. Po następnym... No właśnie, to jest ostatnie. Po następnym odcinku będziemy robili... Aha, będziemy robili sobie... będziemy robili ostatnią z misji, potem Meksyk, też nie jestem pewien czy cały, potem zostaje nam Rosja i Kolumbia. A potem rozbranie bomby na tych samych mapach i ucieczka na tych samych mapach. No. Kupowaniem ekwipunku zajmiemy się również w następnym odcinku. No, to na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.